Quick, a jakiego ty moda graficznego używasz? Znajomy, a podałbyś linka do moda graficznego? A skąd ty masz taką grafikę? Ty, znajomy, a jak zrobić taką grafikę? Quiczku, kochani, podeślij linka do modyfikacji. Ty, a wiecie jak ten Quick zrobił taką grafikę? Powie ktoś. Co trzeba pobrać, żeby mieć tak, jak króliczek ma? Ej, a skąd takie ładne kolorki? A co to za mod graficzny? A dlaczego hoj u niego tak ładnie wygląda, a u mnie nie? No to ja wam powiem, co to za modyfikacja graficzna. Więc tak, dla tych leniwych link do modyfikacji graficznej znajduje się w opisie, w przypiętym poście i pod każdym postem, którym wy mi zapiszecie, wam wkleję ten link, żeby nie było żadnych niedomówień. Natomiast dla tych bardziej ambitnych pokazuję, jak znaleźć tą jakże zacną modyfikację na Steamie. Otóż wchodzimy w warsztat Hearts of Iron na Steamie, wpisujemy www.map. I otrzymuję Enter, oczywiście, i otrzymujemy oto takie wyniki. Ja korzystam z World Map plus Iron Man i on wszędzie działa. Wiem, że to jest wersja 1.5.3 niby napisana, ale ta modyfikacja działa na ten naszej współczesnej 1.5.4. Na każdym multiquad to stosuję, na każdej modzie, submodem, Kaiserreich, Road, Millennium, Down, Gay i tak dalej. Wszystkie mody na tym ładnie działają, współpracują, więc nie musicie się o to martwić, że tam w launcherze ci wam pokazuje, że jest jakaś nieaktualna wersja. Ta modyfikacja spokojnie, ona cały czas działa i działać będzie po wieki wieków. Amen. Teraz zapytacie się, dlaczego ja korzystam z tej modyfikacji graficznej. Otóż dlatego, że to po prostu ładnie wygląda. Te kolory są w tak przyjemnej, nie wiem, tonacji zrobione. Nie wiem, czy można to kolory określić w tonacji, ale naprawdę przyjemnie to wygląda. Jak oddalamy mapę, widać wszystko ładnie rozpisane, jakie są państwa. Jak przybliżamy, łamy ładnie cały czas granice. A jak przybliżamy już bliżej, jak chcemy tam, nie wiem, dywizjami manewrować lewo, prawo, góra, dół, środek, tył i przód, no to znikają nam te niepotrzebne wszystkie pierdoły, a pokazują nam się nie dość, że jest to cały czas ładnie zaznaczone, jest linia frontu, granica, to jeszcze widać bardzo jasno i przejrzyście teren, tak? Więc nie musimy sprawdzać, jaki to jest teren, czy to są lasy, równiny, wzgórza, tylko wszystko ładnie jak na widelcu, dłoni i łyżce, to jest od razu czytelne, tak? No i przede wszystkim mi osobiście to zwiększa FPS, bo ta gra jest płynniejsza, zwłaszcza potem jak jest w późniejszym etapie rozgrywki, to wszystko ładniej i płynniej działa. Nie wiem dlaczego, ale ta modyfikacja po prostu sprawia, że nie wiem, płynniej mi ten Hearts of Iron działa. Ja wam z całego serca polecam tą modyfikację, ja nic z tego nie mam, z twórcą moda nigdy nie gadałem, ale po prostu z wielu modyfikacji graficznych, jakie testowałem, to po prostu jest według mnie najlepsza. Kiedyś testowaliśmy taką dawno temu, taką na, nie wiem, powiedzmy ciemniejsze kolory i wygładzenie bardziej wody, jeżeli chodzi o Hearts of Iron, ale ta modyfikacja bije wszystkie na głowę i ręce, więc polecam bardzo serdecznie, znajomy zająca.